o wszystkim chciałoby się powiedzieć i wtedy też pozycję lidera Gorzowianie zapewnili sobie. Toż Smartlik, bieg numer 10 i nie będziemy chyba czekać 5 sekund, które pozostały do końca zegaranów mili. No i teraz to przerywniczanie, ale nie gorzej. Bartosz Smartlik został Hubert Czerwiawski, ale to nie jest tak istotne jak to, co robi teraz Bartosz Smartlik był trzeci, a teraz jest pierwszy. Bartosz Smartlik, fantastyczne rozegranie początku tego biegu i zostawia za swoimi plecami Rybniczan, ale ci jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa, bo podrażniony teraz będzie Australijczyk Max Frick, ta przyszłość Australii, jeśli chodzi o czarny sport. Dostał potężną sprycę przed chwilą Max Frick i to go spowolniło, ale jest to bardzo blisko. Proszę, jak szybko się pozbierał, jak szybko odrobił ten dystans dzielący go od Marka Smartlika. Ach, teraz błąd, za mocno się wykontrował w pewnym momencie, minimalnie za mocno. Max Frick tu z wyjścia już nie mógł pociągnąć, nie mógł wyprzedzić Bartka Smartlika, ale będzie miał jeszcze to jedno okrążenie. Broni się Bartek, tak naprawdę Bartek jedzie w tej chwili swoje, na trzeciej pozycji podróżuje Tobiasz Musielak, no ale tutaj znowu Max Frick i Bartosz Smartlik. Max Frick teraz wypuszcza się szeroko, szeroko pod bandę bliżej krawężnika. Smartlik czy Frick, Max Frick! To był atak tutaj tytułem Max Frick w biegu 10.